Chciałam Wam pokazać, jak łączyć naukę matematyki i jednocześnie naukę języka angielskiego. Zacznijmy od najprostszych pojęć, które warto wprowadzać już dzieciom nawet dwuletnim. Jak widzicie z filmu, chodzi o zabawy z wagą. Mam tutaj takie misie, to są misie liczmany. One są bardzo popularne w krajach anglojęzycznych, m.in. Learning Resources je robi. Możemy na nich naprawdę dużo fajnych pojęć wprowadzić. Możemy wprowadzić kolory, liczebniki oraz pojęcia mniejszy, większy, cięższy, lżejszy. Co do wag, wagi mamy albo takie szalkowe na podstawie, albo wagi podwieszane. Młodszym dzieciom dużo łatwiej zrozumieć działanie wagi podwieszanej, bo to, jak ona przeważa, jest dużo bardziej widoczne niż tutaj z tych języczków. Zresztą ta waga Goki ma ogromną wadę, że te języczki się blokują o siebie, więc no nie polecam niestety. No ale zacznijmy od najprostszych zabaw. Look, I have a bear. Let's weigh it. Is it lighter or heavier than the big bear? Big bear is heavier. It went down. Let's see how many small bears do we need to take to balance the medium bear. One, two, two bears. Let's see how many small bears do we need to balance out a big bear. One, two, three bears. W ten sposób możemy tutaj bardzo dużo zabaw wymyśleć. Te liczmany są o tyle ciekawe, że każdy większy miś, jego waga jest krotnością jakiejś liczby mniejszych, czyli duży jest ekwiwalentem trzech małych, średni jest ekwiwalentem dwóch małych. Zabaw z ważeniem i matematyki ciąg dalszy. Tutaj już arsenał dla dzieci no starszych, powiedzmy około 4 roku życia, możemy wprowadzać już odważniki. Tutaj mam takie typowe odważniki apteczne oraz ciekawostkę, którą znalazłam dla moich dzieci, czyli trzy walce wykonane z metalu o jednakowej objętości, ale diametralnie różnej wadze. To jest miedź, żelazo lub stal i aluminium. Jak wprowadzałam tutaj słownictwo oraz naukę matematyki równolegle w trakcie zabaw z moimi dzieciakami. Look, I have some cylinders here. They are very similar, but they don't weigh the same. Can you tell me, is this one heavier or is this one heavier? This one is a lot heavier. No i powtarzamy tak, aż uszeregujemy je od najcięższego do najlżejszego. This one is the heaviest. This one is the middle one. This one is the lightest one. Let's check how much does this one weigh. I'm putting it on the weighing scale. Here are the weights. Let's start with the heaviest one. It's so much heavier. That's too much. Let's try a lighter one. It's still too heavy. Let's check the next one. Look, it's up. It's higher. It's lighter than our cylinder. Let's add another one. Zobaczcie, jakie świetne ćwiczenie motoryki małej. Mamy chwyt pęsetowy. I added one more weight. It's still staying up. It means this side is lighter. I keep adding more weights. One more. A smaller one.
Look, they've balanced out. Prawie. No właśnie, to jest ten problem z wagami, o którym wam mówiłam. We have some tweezers here. We use the tweezers to pick the smallest weights. One, a smaller one, two, three. We are almost there. Let's see one more. Four. Look, they've balanced out. The weights on this side weigh the same as this cylinder. Let's see how much they weigh all together. 50, 20, 10, 5, 2, 1, and 1. They all together weigh the same as our cylinder. U najmłodszych dzieci tak naprawdę nie musimy wprowadzać tej procedury dodawania i obliczania wagi, ponieważ dla kilkulatka pojęcie gramów i wagi nie będzie takie uchwytne, bo to jednak jest nadal duża abstrakcja. Ale zwróćcie uwagę na to, ile się dziecko i tak uczy. Chodzi o stworzenie algorytmu, że startujemy od największego odważnika i przesuwamy się ku coraz mniejszym. I jeśli znaleźliśmy taki odważnik, który jako pierwszy zostaje w górze w stosunku do naszej ważonej rzeczy, to nie wracamy do tych odważników, które były cięższe, tylko przesuwamy się w kolejności do coraz mniejszych. I w momencie, kiedy dojdziemy do tych najmniejszych, no to prawdopodobnie doliczymy się do naszej wagi. No i przy okazji zwróćcie uwagę, ile nowego słownictwa tutaj wprowadziliśmy. Oczywiście, no dla dzieci młodszych w przypadku takich cylindrów możemy zająć się porównywaniem po prostu masy na zasadzie this is heavier, this is lighter. This one is the heaviest, this one is the in the middle and this one is the lightest. Więc w zależności od wieku mamy tutaj fajne stopniowanie trudności i w zależności od rekwizytów, jakimi dysponujemy, no to możemy inaczej przeprowadzić sobie zabawę. Życzę wam owocnej nauki!